Coś z peronu pierwszego jeszcze zostało, z peronu drugiego fragmenty przejścia podziemnego. A jak powstaje cała nowa Warszawa Zachodnia? O tym w dzisiejszym filmie z warszawskiej średnicy 2050. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesi Czomam Znosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Znajdujemy się teraz nad Warszawą Zachodnią, która całkowicie się zmienia nie do poznania. Starych peronów już prawie całkowicie nie ma, zerkniemy sobie na ostatnie wyburzenia tych dwóch peronów, jak również zerkniemy, jak tam powstaje nowy przystanek tramwajowy na poziomie minus 2. Oczywiście mówię o tym przystanku przy Alei Chyzyńskich, jak i również o hali dworcowej nowej, która powstaje przy ulicy Tunelowej. Ulica Tunelowa też niedługo wróci po zakończeniu całej przebudowy, jak i również nowe tory po stronie zachodniej, o których też powiemy w dzisiejszym filmie, i o torach po stronie wschodniej, nad którymi teraz lecimy. To wszystko w dzisiejszym, to ponad 13-minutowym filmie, więc zaczynamy i bez zbędnego gadania patrzymy na łącznik, który w tym miejscu przy Warszawie Głównej powstał. To jest łącznik pomiędzy jednym a drugim torem dla średnicy dalekobieżnej. Dzięki niemu pociągi w przyszłości będą mogły lepiej funkcjonować i jeździć w trakcie przebudowy średnicy, a już teraz dzięki niemu będzie zwiększona przepustowość i możliwość wjeżdżenia na poszczególne perony ze średnicy dalekobieżnej. W ten sposób w przyszłości, jak już się zakończy cała przebudowa zachodniej, pociągi stąd będą mogły wjechać nawet na peron drugi ze średnicy dalekobieżnej, coś co wcześniej było całkowicie niemożliwe. W tym miejscu znajdują się nowe rozjazdy, które były dużym problemem przy przebudowie, bo to jest jeden duży majstersztyk, a tu teraz lecimy pod totami wukatki, a właściwie pod siecią trakcyjną toru wukatki, natomiast lecimy nad totami wukatki, które już są całkowicie teraz bez pociągów, bo wukatka teraz dojeżdża tylko i wyłącznie do tutaj Ordona, a tutaj te tory będą jeszcze zdemontowane mniej więcej do tego miejsca, bo tu znajduje się taka ciekawostka, o której mało kto wie z moich aktualnych nowych widzów o Warszawie Zachodniej. Tutaj w przeszłości znajdował się na całej długości pod wszystkimi peronami tunel bagażowy. Tunel bagażowy był oczywiście dla bagaży, wbrew pozorom, jak i również były specjalne budynki z windami, którymi właśnie były podnoszone te owe bagaże na perony dalekobieżne. To zostało wyburzone jakiś czas temu, jeżeli chodzi o windy. Sam tunel jest wyburzony teraz sukcesywnie podczas przebudowy zachodniej i on całkowicie jest wyburzany. Nie zasypywany, wyburzany i następnie wszystko to w tym miejscu było, będzie zasypane. Teraz w nim jest okablowanie, musi być usunięte i przeniesione, które było na czas przebudowy i następnie dzięki temu będzie można go całkowicie wyburzyć. Sam tunel w przeszłości miał tutaj budynek na końcu, właśnie przy Alejach Chyzyńskich. Teraz się tam znajdują nowe budynki z West Station, więc już nic z tego nie pozostało. I raczej mi się nie uda jeszcze wejść do tego tunelu przed samym jego ostatecznym wyburzeniem. Szkoda, ale no cóż. Tak to wygląda. A z kolei w tym miejscu mamy już zupełną nowość. To są fundamenty nowego dachu, który w tym miejscu się będzie kończyć. To dokładnie w tym miejscu będzie przechodzić z dużego na mały dach, a właściwie z małego na duży. Tu będzie wchodzić w tą wyższą sferę, będzie się podnosić zaraz przed schodami z kładki. Schody na kładkę na obydwa perony podmiejskie, no i oczywiście też na peron wukatki, będą miały zupełnie inne schody, takie same jak na wukatce, czyli taką spiralę. W ten sposób będziemy wchodzić. Dlaczego? Bo na peronie drugim i trzecim będzie dodatkowe wyjście z przejścia podziemnego ze schodami ruchomymi, tak aby po prostu większy potok pasażerów mógł lepiej się rozłożyć na więcej wejść do przejścia podziemnego. Tu z kolei widzieliśmy jeszcze reklamę i billboard, który jest zawieszony nawet w trakcie przebudowy na peronie pierwszym wukatki. Ciekawe, czy te billboardy zostaną i pojawią się na Nowej Zachodniej. Oczywiście się śmieję, ale raczej wątpię, żeby to się pojawiło, bo z tego, co widziałem w wizualizacjach, takich pomysłów nie było. I tu lecimy dalej pod starymi bramkami, które się tutaj znajdują i te wszystkie tory tutaj oczywiście całkowicie muszą powstać w nowej formule i w nowym układzie torowym. Tu z kolei widzimy, że już pociągi korzystają z obydwu nowych peronów, z peronu 5 i z peronu 4, które zostały oddane do użytku w tym miesiącu. Z tych peronów w teorii pociągi miały lepiej wjeżdżać już na linię średnicową, co aktualnie no... Wiemy, że tych pociągów jest jeszcze za mało. Tu widzimy fragment nowego dachu nad peronem trzecim, a tu widzimy resztki peronu drugiego i przejścia podziemnego. Dokładnie jak wyglądało przejście podziemne w ostatnich swoich chwilach, możecie zobaczyć w filmie, mogliście zobaczyć też w filmie, który się pojawił
dokładnie miesiąc temu z Warszawy Zachodniej. Jeżeli go nie oglądaliście, to macie teraz link w opisie i w karcie. I sobie zetknijcie, jak wtedy wyglądała Warszawa Zachodnia i przejście podziemne. Wtedy było wszystko demontowane, a teraz jest wszystko wyburzane. Widać, że tutaj było to całkiem sensownie i solidnie zrobione, że to jeszcze stoi, wszystkie schody. No, po prostu jakby to jakaś bomba spadła i faktycznie wszystko tu znika. Ważny to jest element i ważny to jest moment, bo to jest faktycznie ostatni moment, kiedy widzimy ostatnią część starego przejścia podziemnego Warszawy Zachodniej. W tym momencie tworzy się historia. Zostały wyburzone ostatnie perony starej zachodniej. Dobra, za dużo już powiedziałem zachodniej i starej, to już przejdźmy do czegoś konkretniejszego jak nowa. O, proszę bardzo. W tym miejscu widzimy nowe perony. Praca też nad nowym świetlikiem, które się będą właśnie znajdować na wszystkich peronach, poza peronem 9. Widzimy SKM-kę wjeżdżającą na peron 5. No i też, co ciekawe i co ważne, mogę wam powiedzieć, że niedługo będą już czynne windy na peron 5 i peron 4. Natomiast dokładnych terminach wam jeszcze nie powiem. Najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu będą jakoś oddane do użytku. Przyszły lub kolejny miesiąc to już jest naprawdę maksimum. Faktycznie zostaną oddane do użytku. Co do peronu 8 i peronu 9 z windami, na razie się nie wypowiem. Jeszcze nie mamy przybliżonej informacji, kiedy faktycznie tam to będzie mogło być już udostępnione dla pasażerów, pomimo tego, że doskonale wiemy, że windy na peron 9 już mniej więcej jest prawie całkowicie gotowa. Natomiast w tym miejscu widzimy ładny krajobraz małych daszków Warszawy Zachodniej nad peronami dalekobieżnymi, bo peronów podmiejskich jeszcze nie mamy ukończonych. No i tak to się z tej strony prezentuje. Widzimy, że pociągi jeżdżą, kursują, a tu widzimy miasteczko Budimexu, no i oczywiście halę dworcową przy ulicy Tunelowej. Jest już cała ścianka po stronie wschodniej. Jak widzimy, całkiem ładnie się to prezentuje. Natomiast całego obszklenia od tej strony, oszklenia nie widzimy jeszcze, bo tutaj to jeszcze będzie właśnie w najbliższym czasie montowane. Ostatnie prace. Widzimy, że cały dach jest w ten sposób wykończony, jeżeli chodzi o tą przestrzeń zewnętrzną, wizualną. To musi być ukończone i dopiero wtedy, jak będą rozebrane wszystkie barierki, a właściwie rusztowania, to będziemy mogli dokładnie zobaczyć, co tam się znajduje pod tym wszystkim. No cóż, no chciałbym wam pokazać, ale nie da się. Oczywiście w przyszłym miesiącu wejdę na Warszawę Zachodnią i zetkniemy sobie, jak to wszystko wygląda tam prosto z placu budowy i na poziomie minus 1 i minus 2. Natomiast na razie, no musimy się tylko i wyłącznie cieszyć tym, że rusztowaniem, jeżeli chodzi o widok. Tu z kolei widzimy grzybę, który się tutaj znajduje. Już o grzybku więcej i o pracach przy nim powiem pod koniec tego roku, bo tam jeszcze prace faktycznie są zaawansowane, ale raczej takie, o których na razie nie mogę wam jeszcze powiedzieć. A tu z kolei widzimy peron 9 i przy peronie 9 raczej się teraz dużo już nie dzieje. Lecąc z góry, z lotu ptaka możemy zaobserwować mniej więcej całą przebudowę, jak to wygląda. Przejście podziemne tutaj się mocno nie zmienia, nie jest mocno zasypywane, ale to jest element środkowy placu budowy, więc tak to będzie wyglądać przez najbliższy czas. Na dachu widzimy oczywiście panele fotowoltaiczne, na całym dużym dachu one się będą znajdować. Widzimy też dosyć duży i pokaźny dach, który się znajduje nad budynkiem wielofunkcyjnym, którego częścią jest oczywiście hala dworcowa przy ulicy Tunelowej. Tutaj jest dosyć wysoka i majestatyczna, ale dokładnie, szczegółowo to zobaczymy już, jak powiedziałem wcześniej, kiedy nie będzie tam całkowicie rusztowania, a na razie tak to jeszcze nie wygląda. No i tutaj dalej oczywiście widzimy kładkę, która jest głównym punktem transportu po całej zachodniej, bo przejścia podziemnego nie ma. Teraz za pomocą kładki dochodzimy na wszystkie perony, a właściwie na perony 1-8 i do peronu 9 przechodzimy krótkim, specjalnym przejściem przez przejście podziemne. A teraz zetknijmy sobie, jak tu wygląda sytuacja, jeżeli chodzi oczywiście o tą część przy Alei Zimskiej, bo tu powstaje nowy przystanek tramwajowy. No tak, widzimy, że tutaj trwają prace i tutaj prace mniej więcej są podobne jak budowy nowych stacji metra na Karolin. Co to oznacza? Oznacza to, że teraz tutaj są wykonywane ściany szczelinowe. I kiedy będą wykonane ściany szczelinowe, będzie można faktycznie rozpocząć pracę przy wykopie przejścia podziemnego w tym miejscu, jak i również nowego tunelu tramwajowego na poziomie minus 2. Co ważne, sam tunel tramwajowy, który w tym miejscu będzie wykopywany teraz, będzie tylko wyłącznie pustką technologiczną. Tramwaje warszawskie teraz w najbliższym czasie już prawdopodobnie ogłoszą wygraną firmę, która wygrała przetarg na budowę właśnie tego tunelu do Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Natomiast to jest osobna inwestycja, więc teraz powstaje sam tunel, pusty, bez niczego. Następnie tramwaje warszawskie z kolejnym wykonawcą wejdą w to miejsce i go wykończą, żeby były tory, sieć trakcyjna, przystanki, perony, schody ruchome, windy, wszystko, bo czy windy też będą teraz, ale schodów ruchomych raczej wątpię, żeby się tutaj pojawiły od razu w tym momencie. Chociaż nie wiem dokładnie, jak tutaj wyglądają ustalenia, bo to jest podzielony etap, podzielona inwestycja i to wszystko może różnie wyglądać. No, jak widzimy, faktycznie to jest jeden wielki plac budowy, też tam przestrzeń przy
West Station przy hali dworcowej aktualnej została trochę zwężona. Przenosimy się od razu teraz na torowisko zachodnie Warszawy Zachodniej, bo tu się mniej dzieje, choć oczywiście cały czas to co się dzieje. Dwa tory, które tutaj mają powstać w przyszłości jako tory odstawcze dla pociągów, jeszcze nie powstały. One się będą tutaj znajdować po lewej stronie od aktualnego ujęcia kamery. No i w tym miejscu mamy rezerwę pod dwa tory dla kolei dużych prędkości, które w przyszłości będą jechać do Łodzi, jak i również do centralnego portu komunikacyjnego. A w tym miejscu właśnie te dwa tory będą wyjeżdżać po prawej stronie, z tym, że będą tutaj już jechać tunelem pod całą częścią Wolską, jak i również pod całą częścią na Włochach, Ursusie i Bemowie, jeżeli chodzi o ten tunel. Natomiast o szczegółach tego, jak to będzie wyglądać, to jeszcze nie wiemy, jeszcze wam nie powiem, bo sam tunel będzie dosyć ciekawy i majestatyczny. Na razie mamy tylko i wyłącznie stąd wyjazd jednego toru na Warszawa Czyste, gdzie Warszawa Czyste też jest dosyć ciekawym ewenementem, jeżeli chodzi o rozwiązania tam techniczne. Jeżeli nie wiecie, to jest jedna z nielicznych stacji, no oczywiście to nie jest stacja pasażerska, to jest tylko właśnie stacja techniczna i towarowa, natomiast to jest jedna z nielicznych stacji kolejowej, gdzie potrzebny jest węgiel, aby obsługiwać zlotnicę. Jeżeli ktoś z was nie wie dokładnie czemu, to piszcie w komentarzach, na pewno inne osoby wam wytłumaczą taką ciekawostkę, może się czegoś dowiecie ciekawego. A teraz lecimy tutaj dalej sobie, widzieliśmy nowy budynek w kierunku Radomia, przed obiektem MZ1, tym wielkim stalowym, który tutaj w tym miejscu widzimy. Ten poprzedni obiekt, o którym powiedziałem, został wzmocniony w ostatnim czasie. A sam obiekt tutaj, który był nasuwany wcześniej, jest majestatyczny. Pociągi już jeżdżą z rozjazdów, korzystają z niego. Widzieliśmy nawet jeden pociąg na ujęciu poprzednim, jak tutaj tędy już jechał, więc faktycznie całkiem ciekawie to tutaj wygląda, więc ładnie się prezentuje cała zachodnia. Ale zakończymy to sobie oczywiście przelatując nad łącznikiem tymczasowym WKD-ki, który się w tym miejscu znajduje. WKD aktualnie dojeżdża tylko i wyłącznie tutaj, do tego przystanku kolejowego Warszawa Rotunda Ordona. Jeździ linia autobusowa zastępcza ZA1. W tym miejscu, znaczy jeździ ona od Warszawa Aleje Ozimskiej i następnie jedzie do Dworca Centralnego swoimi oczywiście czasami, bo nie jest w stanie przyjechać całkowicie wzdłuż linii kolejowej, gdzie może. Natomiast w tym miejscu kończą trasę wszystkie pociągi WKD-ki i niestety częstotliwość WKD nawet w godzinach szczytu mocno ucierpiała na tym. Pociągi nie są w stanie tak samo często jeździć jak do Śródmieścia, co jest dużym utrudnieniem i problemem. Natomiast to nie zmienia faktu, że powoli kończymy dzisiejszy film z Warszawy Zachodniej, ale jak zawsze na sam koniec mam dla was jeszcze przesłanie bezpośrednio ode mnie, z samego placu budowy, do was. Warszawa Zachodnia zmieni się na Poznania, a z nią mnóstwo inwestycji i remontów jest realizowanych w całej Warszawie, które pokazuję wam na kanale Awizonosz. Jeśli podobają wam się moje filmy, możecie wspomóc moją produkcję i zostać patronem na Patronite. Link w opisie i w karcie i zachęcam serdecznie. W ten sposób możecie współtworzyć moje programy i pomóc w realizacji kolejnych. A kto wie, w przyszłości może przelecimy się pod nowym dachem, ale w trochę bardziej niekonwencjonalny sposób. Zobaczymy. No i to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, bo kolejny film z warszawskiej średnicy 2050 i z Warszawy Zachodniej pojawi się jak zawsze za miesiąc. Filmy z Warszawy Zachodniej nagrywam od kilku ostatnich lat co miesiąc, poza jednym miesiącem, kiedy mi się faktycznie nie udało. Więc możecie zobaczyć dokładnie, jak ta inwestycja postępuje, a w kolejnym miesiącu wejdę na plac budowy, by dokładnie zobaczyć, co się dzieje na dole. Pod nowym dachem i w przejściu podziemnym i w tunelu tramwajowym. A wiem, że was to interesuje. Tak samo jak przebudowa całej średnicy, budowa peronu 5 na Warszawie Gdańskiej, czy budowa nowej wschodniej, jak i również budowa 4 torów do Otwocka. O tym wszystkim informuję was na kanale Awizonosz. Cześć!